Witam serdecznie, Piotr Nisztor. To jest Rozmowa Ściśle Jawna. A dziś moim gościem jest Jarosław Krajski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, jest pan z Warszawy, pije pan kranówkę? No powiem tak, piłem kranówkę wcześniej niż było to modne, ale jednak po przygotowaniu, ale powiem tak, wiem do czego pan zmierza i tutaj problem jest poważny, bo z jednej strony ale Ratusz czy... mówi o tym, że kranówka jest zdrowa i, i że zachęca do picia, ale z drugiej strony pamiętajmy, że bielany i białęka to również Warszawa i jednak te ścieki, które były zrzucane na północ Warszawy, no jednak dotyczyły również nie tylko Płocka i kolejnych miast do Gdańska, ale również Bielan i Białuń. Ale to zanim do tego przejdziemy, czy w takim razie można spokojnie pić wodę z kranu w Warszawie? Warszawski Ratusz zapewnia, że tak. To jest kwestia zaufania, bo tutaj nie chciałbym zastępować Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wskazywać. Jakby zakładam, że to jest naturalne, że jeżeli jeśli pobór wody jest na wysokości Pragi Południe, Mokotowa. No to zdecydowanie jest to bardziej na południe niż ścieki, które były zrzucane na północ. Jednak wielu Warszawiaków ma wątpliwości i sam w trakcie kampanii, jak chodzę i rozmawiam z mieszkańcami, no to wielu mieszkańców Warszawy jest poważnie zaniepokojonych. Ale czy to są uzasadnione wątpliwości? To znaczy, czy spokojnie dzisiaj odkręcając kran można napić się wody? Jeśli Bońka, chodzi... <laughs> nie, proszę. nie. Jeśli chodzi o, o kwestię tej wody, którą mamy w kranach. Nie mam tutaj wątpliwości, że ona no, musi spełniać kryteria, bo to nie jest tylko kwestia samego MPWiK, które no, nie może takiej zanieczyszczonej wody pompować do mieszkań Warszawiaków. A z drugiej strony pamiętajmy, że są również inspekcje ochrony środowiska, które badają również wodę tak, żeby ona była zdatna do użytku. Jednak największym zagrożeniem. Była woda, która mogła być ujmowana bezpośrednio z Wisły powyżej mostu północnego i tam były bardzo mocne ostrzeżenia, żeby nie wchodzić do Wisły, nie łowić tam ryb, ani nie nabierać wody, na przykład do do na przykład pojenia zwierząt. Ale bo to jest to jest, rzecz, to jest problem bardzo... nie tylko Warszawy. Ta cała historia z oczyszczalnią, z oczyszczalnią Czajka doprowadziła do wielkiej afery, do wielu kontrowersji i nawet Zainterweniował jeden z finlandzkich polityków, który, który to powiedział, że trzeba sprawdzić, jaka woda wylewa się do Morza Bałtyckiego. No, pytanie, czy śledztwo prokuratury dotyczące gigantycznej sprowadzenia podejrzenia, sprowadzenia gigantycznej katastrofy ekologicznej wykaże coś, czego się spodziewał pan poseł po tym śledztwie dotyczącym właśnie oczyszczalni czajka? Jako mieszkaniec Warszawy i poseł warszawski yy, oczekuję, że prokuratura jednoznacznie wskaże, kto był odpowiedzialny za to doprowadzenie do zagrożenia katastrofą ekologiczną oraz również wskaże osoby, które bezpośrednio i pośrednio świadomie przyczyniły się do tego stanu rzeczy. Ale I my myślę, mówimy, że to jest bardzo istotne. Z, z największych miast w Europie. Ale Jak mówimy przede możliwe? wszystkim o inwestycji, która została oddana 7 lat temu, dlatego, że też warto o tym przypomnieć, że to nie jest y, problem inwestycji, która miałaby 50-60 lat i nigdy nie byłaby remontowana, tylko w czasach rządu w Hanny grąkiewicz walz doszło z jednej strony do przepłacenia. Za modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka, co przyznawali wysocy rangą urzędnicy warszawskiego ratusza w czasach rządów Hanny Grąkiewicz-Walc, a w tamtych latach byłem radnym w i szefem klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. I muszę powiedzieć, że to nie jest tylko kwestia. Że zapłacono tak naprawdę środkami mieszkańców Warszawy, bo to każdy z nas w opłatach za wodę i ścieki płaci właśnie za to, że zbyt drogo wybudowano i zmodernizowano tą oczyszczalnię ścieków. Ale co jest szczególnie istotne, jeżeli zajrzymy do dokumentów, a na tych dokumentach się opieram, ta inwestycja miała zostać zrealizowana do końca 2010 roku. Jedna z gazet wskazywała nawet na zmowę cenową, i ten bardzo głośny wówczas artykuł nie spotkał się z jednoznacznym przecięciem ze strony zainteresowanych, na przykład firm, które były wymienione w tym artykule. Ale ta modernizacja nastąpiła dopiero w 2012 roku, I właśnie czyli dwa lata później. To jest klus sprawy. Z jednej strony, znając kontrakt, który obowiązywał wykonawcę, pamiętam, że Warszawski ratusz tłumaczył, że musi zabezpieczyć się ogromnymi karami, jeżeli wykonawca nie zdąży w terminie zmodernizować rozbudow i rozbudować oczyszczalni ścieków Czajka, tak żeby w 100% wszystkie ścieki trafiały do oczyszczalni, ponieważ groziły nam bardzo wysokie kary ze strony Unii Europejskiej za niedotrzymanie tego terminu koniec 2010 roku. I okazało się, panie redaktorze, że mimo tego, że były w kontrakcie zapisane kary wobec wykonawcy za, za nieterminową realizację tej rozbudowy, okazało się, że formalnie ta inwestycja została zakończona dopiero dwa lata po tym terminie. Czyli ile czyli powinien zażądać roku. Warszawski Ratusz, jeśli chodzi o kary umowne? To była kwestia e, co najmniej 100 milionów złotych. Nie zażądano I tych pieniędzy. Właśnie tu jest najważniejsza sprawa że gdyby warszawski ratusz przestrzegał tej umowy i nie miał również sobie nic do zarzucenia, to powinien wystąpić o zapłacenie kar umownych ze strony wykonawcy. I o to wielokrotnie pytałem jako radny, dlatego również zaproponowałem, żeby komisja rewizyjna, w której wtedy pracowałem, sprawdziła. Jak przebiegała kwestia modernizacji oczyszczalni ścieków Czajka, żeby wykazać, że warszawski ratusz zamiast stać na straży interesu publicznego i bronić przede wszystkim warszawiaków, że jeżeli wykonawca opóźnił budowę, opóźnił rozbudowę w tym przypadku, to powinny być naliczone kary. Ale od tych kar odstąpiono i to jest tak naprawdę gigantyczny na skandal. Pod... Na, jakiej Hanny podstawie, na jakiej podstawie od, odstąpiono od tych kary? Podpisano wiele aneksów, to po pierwsze do tej umowy, a po drugie, jak rozumiem, warszawski ratusz uznał, że to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności wykonawcy, ale również zamawiającego, czyli w tym przypadku okazuje się, że też popełniono błędy. Po stronie miasta, a tym miastem, naszym ukochanym miastem Warszawą, zarządzała wtedy Hanna Gronkiewicz-Walc. I dlatego śmieszą mnie zapowiedzi Rafała Trzaskowskiego, jako prezydenta Warszawy, z jednej z konferencji po awarii. Oczyszczalni ścieków, że on wyciągnie konsekwencje daleko idące wobec osób, które doprowadziły do tego, że taka awaria miała miejsce. Bo to jest naturalne, że powinien zapytać wcześniej swoją partyjną koleżankę Hannę Gronkiewicz-Walc, jak wyglądała to... decyzja zarządu miasta jeśli chodzi o budowę zarówno tego kolektora ścieków pod dnem Wisły, jak i kwestia przepłacenia za rozbudowę oczyszczalni ścieków Ale To w rządów w Warszawie. Muszę w takim razie zapytać o jedną rzecz. To co się stało? z tymi dokumentami, czy prokuratura, jakiekolwiek organy ścigania, były zainteresowane tą sprawą, badały w ogóle ten wątek, dlaczego ratusz pod rządami Hanny Gronkiewicz-Walc odstąpił od tych gigantycznych kar umownych? To jest pytanie do prokuratury. Ja jako radny dochodziłem tej prawdy, dlatego, że uważałem, że to jest gigantyczny skandal i wielokrotnie o tym mówiłem również na sesjach Rady Warszawy i wówczas jeden z wiceprezydentów powiedział, że no takie były ceny, Wielokrotnie przekraczające kosztorysy, które, które najpierw zamówiło MPWK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie, i okazało się, że podpisano umowę która zdecydowanie wykraczała poza, poza środki, które planowano na rozbudowę oczyszczalni ścieków Czajka. Wybudowano jedną z najdroższych oczyszczalni ścieków w Europie Środkowo-Wschodniej, jeśli chodzi o parametry. Miała być to bardzo nowoczesna instalacja wraz ze spalarnią, i okazuje się, że tak, nie działa. Bardzo istotny przesył ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni Czajka i nie działa spalarnia osadów. To tak naprawdę pokazuje, że po pierwsze doszło do tych awarii, i do awarii zawsze może dojść, prawda? Ale jest kwestia reakcji. Tutaj prezydent Rafał Trzaskowski całkowicie oblał egzamin z odpowiedzialności jako prezydent Warszawy, prowadząc fatalną politykę informacyjną, która zmierzała do tego, żeby warszawiacy jak najmniej wiedzieli. I to było ukrywanie prawdy zarówno o awarii oczyszczalni ścieków Czajka, jeśli chodzi o ten przesył ścieków, jak i kwestia, Awarii, do której doszło w grudniu ubiegłego roku, jeśli chodzi o spalarnie osadów. Ale to, panie pośle, co faktycznie się stało w takim razie, jeśli chodzi o oczyszczanie czajka i tą całą historię z tą gigantyczną ilością nieczystości, które trafiły do Wisły? Tutaj czekam na jednoznaczne wskazania, jeśli chodzi o ekspertów, dlatego że nie chcę ferować tutaj przed tymi ostatecznymi ustaleniami. Ale mówisz jaka o tym jest kolek kolektorze, o którym pan wspomniał, tak. który został wybudowany za jakieś gigantyczne pieniądze, bez obciążania, mimo tego, że zostały opóź z opóźnieniem oddane. Inwestycje między innymi ten kolektor właśnie inwestor. Mam jeszcze dodatkowe informacje, które wskazują że do też pewnej awarii doszło na końcowym etapie budowy również tego kolektora przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do Czajki i to wszystko myślę, że powinna zbadać prokuratura dlatego że pojawiają się informacje, że problemy zaczęły się jeszcze przed oddaniem do użytku tego kolektora, czyli tych dwóch rur e, z lewobrzeżnej Warszawy. I teraz sytuacja jest taka, że jest pytanie, kto odebrał w imieniu miasta i MPWiK e, tą inwestycję e, e, i nie e, nie jaka stajne. była sytuacja. Nie, myślę, że te imiona i nazwiska osób e, powinny być ujawnione, dlatego że to jest e, kwestia również e, ogromnej odpowiedzialności, ale za to Urzędnicy Hanny Gronkiewicz-Walc, również pracujący w spółce MPWIK, odpowiadali za to, brali pieniądze. Więc pamiętajmy o tym, że, że oczyszczalnia ścieków Czajka to jest jeden z największych błędów Hanny Gronkiewicz-Walc jako prezydenta Warszawy. I nie mam co do tego wątpliwości, ale najgorsze jest to, że to Warszawiacy, każdy z nas, płaci co, co miesiąc rachunki. I tak naprawdę spłacamy te koszty, które zafundowała nam Hanna Grąkiewicz-Walc i to jest również kwestia sięgnięcia do protokołów z posiedzeń zarządu miasta, czyli prezydenta, wiceprezydentów. W którym również uczestniczyli na pewno dyrektorzy i przedstawiciele MPWIK. A co w I te osoby po... powinny również odpowiedzieć na szereg pytań o ich współudział w decyzji dotyczącej tego, jak będzie wybudowane zarówno ten kolektor, jak i również kwestia zaufania wykonawcy, jeśli chodzi o części, które były montowane na przykład w tej spalarni osadów, dlatego że warto zwrócić uwagę na to, że doszło również do podpisania wielu aneksów i te aneksy w mojej ocenie w większości były aneksami wychodzącymi naprzeciwko oczekiwań wykonawców, czyli to była kwestia na przykład wprowadzenia Alternatywnych rozwiązań, które w mojej ocenie i z tych informacji, które posiadałem wówczas jako radny, wskazywały na to, że na przykład pro, proponowano zamienniki, które miały, miały na przykład przyspieszyć realizację. Ale z drugiej strony obniżyć koszty po stronie wykonawcy. Ale to w zamknięcie warszawski, warszawski, wątek tej sprawy. Co mają myśleć ci wszyscy mieszkańcy, na przykład mieszkańcy Płocka, mieszkańcy tych miejscowości, no, do których te ścieki spływały? No, ja przecież pamiętam, jak zaraz po informacji o awarii, chociażby w samym Płocku, zaczęto wykupować ze sklepów wody mineralne, praktycznie pustki na półkach. No jednak był szok i było zagrożenie przynajmniej wątpliwości mieszkańców tych miejscowości, które też czerpią wodę z Wisły jako warszawiakowi mogę przeprosić za takiego prezydenta Warszawy, który nie potrafił nawet zareagować, jeśli chodzi o budowę alternatywnej sieci przesyłowej, gdyby nie rząd premiera Mateusza Morawickiego, to przez kolejne dni te ścieki wprost wylewałyby się do Wisły. Dzisiaj ta sytuacja została opanowana i myślę, że tutaj tak naprawdę to jest ten moment, kiedy powinniśmy się dowiedzieć, co zawiodło, kto za to odpowiada, no i przede wszystkim uzyskać Również przeprosiny ze strony prezydenta e, Rafała Trzaskowskiego za to, że ukrywał informacje przed mieszkańcami, na przykład dotyczące e, awarii e, spalarni osób, bo takich wystarczą? informacji nie było. Wie pan, jest proszę, kwestia, to jest kwestia. Czy przeprosiny Rafała Trzaskowskiego wystarczą? To nie, to, to nie jest dla mnie kwestia wystarczająca, ale jest to kwestia elementarnej e, takiej zasady, która powinna obowiązywać w polityce. I tu, pani niestety. sprawę powinna wyjaśnić nie... prokuratura. Nie mam co do tego wątpliwości. Czekamy wolnności. w takim razie, co y... Wyjaśni prokuratura, co ustali. Bardzo dziękuję mojemu gościowi Jarosław Krajski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a ja się z Państwem żegnam. Życzę spokojnego wieczoru, dobrego weekendu. Kłaniam się. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.